na Havira. Ale gigantyczne drzewo. Piękne. A obok niego stoi dom. Z przodu wyglądał całkiem fajnie, ale tutaj widzę, że szaberka na najwyższym poziomie. O kurde. Zobaczcie. Ile książek. Religijne. Wejdziemy do środka i rozejrzymy się, czy coś tutaj mamy ciekawego. Powiem wam, że tutaj całkiem fajnie wysprzątane jest wszystko. Sprzęt ktoś zabrał. Wygląda całkiem fajnie. Można wejść na górę. Kuchnia, o kurde. Całkowicie wyposażona. Nie zdziwię się, jak kogoś tutaj spotkam. Piwnica. Najgorsze, że nie wiem, co jest u góry. Czy tam ktoś jest, żeby mnie tutaj nie zamknął. Tego się obawiam. Kurczaczek, tutaj jest dużo rzeczy. Page. Jeżeli ktoś lubi takie zabawy, no to można tutaj to pożyczyć na chwilę. Jestem przekonany, że tutaj jest prąd. Ale chyba nie ma żarówek. Ozdoby świąteczne. Bardzo dziwne miejsce. Myślę, że niedawno ktoś się tutaj włamał i rozszabrował, co fajniejsze to zabrał, a resztę mogę wam pokazać. Dobra, idziemy na górę. Nie chcę, żeby mnie ktoś tutaj zamknął. To by nie było fajne. Tu jeszcze coś mamy. O kurde, dyskorolka. Fajna. I kółka świecą. Projektor. Ciekawe, czy działa. Maszyna do pisania. Biurko wypełnione dokumentami. Zabawki. Troszkę zabawek zostało.
laska. Dobra, śmigamy na górę. Ale śmierdzi. Puste. Tutaj również nic nie ma. Kolejna łazienka. Zobaczcie, że tutaj jeszcze nie jest rozszabrowane. Nie wszyscy wiedzą, że jest otwarte to miejsce. Skarpetki. Stary telefon. O kurde. Świeci światło. Mam nadzieję, że nikogo nie spotkam u góry. Niecodzienna sytuacja. Wchodzę do opuszczonego obiektu, a tu światło. Nie chcę tutaj nikogo zastać. Tak będzie bezpieczniej. Dart. Zagrałem darta. Trzy próby. Moi drodzy, trzy próby. Piętnastka. Osiemnastka. Aj, blisko, blisko. Ale nie jest źle, trochę punktów się nazbierało. Dobra, idziemy dalej. Szafy wypełnione ubraniami. Tu mamy akurat buty. Szarpa. To chyba jakieś górskie. Na to wychodzi. No dobra, niech leżą. Walizka. Ale zobaczcie, ktoś chyba faktycznie po górach chodził. Raki do wspinaczki. Samochodziki. Ciekawe, czy jakieś kolekcjonerskie, czy zwykłe. Przeciętna autka. Waga lekarska. O kurde, ktoś sobie tu pomieszkuje. Niewiele się pomyliłem. Czyli ktoś wie o tym miejscu. Ale najwidoczniej nie rozwalił wszystkiego. Po prostu sobie tu śpi. Kalendarz 2023. Duszek. Ale fajna lampa. Powiem wam, że ten dom mnie zaskoczył. Tutaj niewielki księgozbiór. I kolejny salon. Czy sypialnia? Sypialnia. Tutaj też zostało trochę ciuchów.
Tutaj światło świeci, a wszystkie inne są zgaszone. O co tu chodzi? Kolejna łazienka. Zgasimy latarkę, zobaczymy, jak wygląda na zewnątrz. Nikogo nie widać. Dom otacza piękny las. Naprawdę jest ładna okolica. Kurde, zastanawia mnie ta żarówka, kto ją tutaj oświecił. O, tu można ją gasić. Ja ją oczywiście zgaszę, żeby się tutaj nie wypalał prąd niepotrzebnie. Ale jedno wiemy na pewno, że jest tutaj prąd. Czyli ktoś nadal opłaca rachunki. Dobra, schodzimy powoli na dół. Będziemy powoli wychodzić stąd. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Dom wygląda bardzo dobrze. Niemożliwe, że jest opuszczony. Myślałem, że tędy wyjdę, ale chyba nie. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam i powoli wychodzę z tego domu.